Witajcie, dzień dobry. To jest cotygodniowa porcja dobrych wiadomości, wydanie wigilijne 2021 rok. Wraz ze mną w krakowskim studiu cotygodniowej porcji dobrych wiadomości, które ostatnimi czasy wygląda trochę jak stacja Bajkonur, jest Jan Walaszek. Witam cię, Janku. Dzień dobry. Ja bym tutaj dodał bardzo pewnie istotne sprostowanie z uwagi na to, że witamy w codziennej porannej porcji dobrych wiadomości. A nawet nie codziennej, a cotygodniowej. Natomiast tak, my nagrywamy rano, natomiast nasi widzowie będą nas widzieli, no właśnie, to się okaże, o której nas będą widzieli. Jeszcze decyzja na szczytach władzy YouTube'a nie zapadła, ale na pewno damy sobie radę. Janku, w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę, 19 grudnia nie było cotygodniowej porcji wiadomości, więc de facto patrzymy wstecz na 2 minione tygodnie. Powiedz, jaki jest pierwszy dobry news z życia Janka Walaszka? Pierwszy dobry news z życia Janka Walaszka jest taki, że dzisiaj mamy, co mamy, Maćku? No dziś mamy Wigilię. I to jest chyba najbardziej istotna informacja, jaką chyba chcielibyśmy, przyznasz rację, przekazać, oprócz tej, która będzie piątą wiadomością. Nie. Uważam, że ważniejsza informacja, którą chcielibyśmy przekazać, jest taka, że jutro jest Boże Narodzenie. I zgadzam się z tobą w 200%, natomiast wracając do faktu, że dzisiaj akurat jest Wigilia, no myślę, że możemy uznać, że ten dzień i ta wiadomość jest bardzo, bardzo dobrą wiadomością. Zgodzisz się, prawda? Zdecydowanie jest to bardzo dobra wiadomość. Co będzie korelowało z drugą dobrą wiadomością? A to poczekaj, to polecę teraz ja z pierwszą swoją. Mianowicie zeszły tydzień, słuchaj, bardzo fajnie się dla mnie zakończył. Zakończył, ponieważ w sobotę o poranku pognałem pod Wrocław do Borowej Oleśnickiej, gdzie odbywała się integracja biznesu. No i powiem ci, że był to bardzo miły, bardzo mile spędzony weekend. Miałem bardzo dużo czasu na bardzo dużo fajnych rzeczy, na przykład na gapienie się na ogień w kominku, na czytanie, na rozmawianie i pogłębianie relacji z wieloma przedsiębiorcami, którzy byli tam z nami. Trochę zażyłem spacerów, więc bardzo dobry chillout przed intensywnymi świętami. Natomiast druga część tego weekendu to był już poniedziałek i wtorek, a poniedziałek spędziłem w Katowicach na salonie, a przedtem na biforku. No a wtorek rano, słuchaj, to wspólne śniadanie z tymi, z którymi byłem w hotelu. No i później leniwy powrót do domu przez Wrocław, gdzie Maćka i Grześka podrzuciłem, zahaczając ich jeszcze o ulubioną kawiarnię we Wrocławiu, więc działo się, mój drogi, bardzo dużo. No ale ja tak muszę przyznać i wręcz wtrącić, że tak nieprecyzyjnie te informacje przekazujesz akurat tą drugą z uwagi na to, że nie byłeś, tylko byliśmy. Było fajnie. No, nie chciałem cię zdradzać. Byliśmy się w oparach odmętu przez parę godzin, więc musisz powiedzieć, byliśmy, tak, byliśmy też, uważam, że było to jak to jeden taki, jak to powtarzam, ulubiony mój klient mówi, było epicko. Tak było, panie Maćku? No zdecydowanie było epicko, a powiedz mi tak z ciekawości, bo mi oraz milionom radiosłuchaczy, powiedz, bo byłeś... A to spadła oglądalność, Maćku? No spadła z miliarda na miliony, no niestety. Powiedz, bo byłeś pierwszy raz na biforku, na salonie, to już nie pierwsze twoje brylowanie, ale na biforku byłeś pierwszy raz, powiedz jak wrażenia. No z uwagi, że z trzech słów na P pierwszych dwóch nie robię, czyli nie piję i nie palę, no było, nadal było epicko, z uwagi na to, że ci, którzy podobni jak i ja, nie do końca się zaciągali z dobroci, tylko z przymusu,
Uważam, że było bardzo fajnie, ponieważ nawet rozmowy kuluarowe, które były takie na wdechu, były bardzo ciekawe, patrząc jak ktoś walczy o tlen. A poza tym tematem jak najbardziej uważam, że faktycznie warto przyjść, warto poznać ludzi trochę od innej strony, trochę luźniej. No i okazuje się, że nie wszyscy przychodzą na salon, a są tacy, co przychodzą tylko i wyłącznie na biforek. Tak. Może po to, żeby zakosztować jakiegoś dobrego trunku, czy też spróbować czegoś, co jest zwijane na udach. Raz kubanek, raz kogo? Nikaraguanek, bo rzeczywiście, no rzeczywiście na tej edycji biforka byliśmy w oparach nikaraguańskich cygar. Mówiąc szczerze, uważam, że Kuba jest przereklamowana. Nikaragua to jest to, co ja przynajmniej lubię najbardziej. Ja się nie znam, więc zdaję się na ciebie. I to jest bardzo dobra wiadomość. Pierwsza seria dobrych wiadomości za nami. Powiedz Janku, jaka jest druga dobra wiadomość u ciebie? Myślę, że druga dobra wiadomość i tak pewnie się tak trochę będzie przewijać przez dzisiejsze spotkanie. To jest trochę taka, bym powiedział, zrobię małe lokowanie produktu. Nikt nie wie, o co prawda chodzi, ale jest taki fajny kubek. Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz, znasz ten kubek. Problemowi, że masz, oczywiście. Że masz wielkiego Boga, tak, dokładnie tak, bo słuchajcie, jest taka tradycja, zapewne wiecie, co robicie w Wigilię, to też pewnie będziecie robić to prawdopodobnie cały rok. Znasz taką tradycję, Maćku? No, tak, słyszałem, słuchaj. Tak, a co ty słyszałem. Zrobiłeś dzisiaj? A co ty dzisiaj zrobiłeś? O, kochany, ja dzisiaj uczyniłem epickie śniadanie. Już o tej porze? Oczywiście, świnia w kostce oraz jajka stworzyły wspaniałą miksturę, która teraz w moim brzuszku robi dobre rzeczy. Natomiast oprócz tego wstawiłem, słuchaj, chleb do piekarnika. No, powiem szczerze, więc... że zaimponowałeś mi. Tutaj puściłbym pewien filmik, który powinienem puścić, gdzie Siara Siarzewska z wąskim i to mówi. Natomiast ja tak się trochę odniosę do siebie z uwagi na te tradycje, no bo wstając rano o godzinie 6:30, a tak naprawdę włączając dopiero drzemkę, bo taki był plan, więc prawdopodobnie mogę tą drzemkę częściej włączać, ale tylko raz okazuje się, a po drugie siedzimy dzisiaj i nagrywamy, co myślę, że będzie bardzo korelować z trzecim punktem z kolei, do którego zaraz was zaproszę. No, to jest, czyli mówić, że cieszę się. Będzie działo. Wracam do tego, co ci brakowało. Czyli mówisz, że cały najbliższy rok będziesz się zwlekał z łóżka. Nie, to była przygrywka do tego tylko. Rozumiem. Tego, żeby wykorzystać jakieś tam historie mojej, nazwę to małej pasji, foto, wideo, w ogóle wiesz, Bollywood i tak dalej. Nie no, to zdecydowanie, słuchajcie, jak popatrzycie teraz sobie na studio i Janka, to zdecydowanie widać, że to jest jego pasja. Dobrze, w takim razie druga moja dobra wiadomość jest taka, właśnie Janek, a propos twojej pasji fotowideo, w tym tygodniu miałem spotkanie z ekipą Love Advertising, firma reklamowa z grupy Mangusta Group. No i słuchaj, wpadliśmy na tak genialny pomysł odnośnie spotu na 2022 rok o towarzystwach. Spotu, w którym wystąpisz. Że to jest po prostu miód. Odwiedzić moje studio. Nie, twojego studia nie będziemy odwiedzać, bo będziemy nagrywać w Filharmonii, bo pomysł... Już się bałem, że z lotu ptaka. Nie, bo pomysł jest, wiesz, na taką metaforę muzyczną networkingu i towarzystw, no ale
mieliśmy, bo miesiąc temu zrobiliśmy pierwsze spotkanie i pierwszą wersję scenariusza. Zupełnie inny koncept był i tak dalej, ale teraz po prostu rozbiliśmy bank i słuchaj, styczeń, luty realizacja, więc będzie się działo. Naprawdę jestem bardzo zadowolony i gratuluję ekipie. Swoją drogą to bardzo fajnie obserwować, jak się Mangusta rozwija. Rok do roku podwoili przychody, podwoili zysk, a mówię to jako udziałowiec, udziałowca. Bardzo jestem z tej ekipy dumny, a teraz staję się jej klientem, więc tym bardziej. Proszę. Ja akurat bardzo tutaj pozdrawiam chłopaków z ekipy Mangusty, ponieważ jestem bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo pamiętam hitową zajawkę do akcji jakiej? No mam nadzieję, że nie chodzi o Hot 16 Challenge, tylko bardziej o wyświetlacza na badanie. Brawo! Tutaj powinien pewien guzik bijący tobie brawo, bo ten film faktycznie miał najwięcej... No ty mnie cały czas zaskakujesz, po prostu Maciek. Tak powiem szczerze, mówią, że żony bardzo zaskakują, ale ty jesteś lepszy. Oh yeah! I to jest, słuchajcie, bardzo dobra wiadomość. Trzecia dobra wiadomość, Janku, twoja powiedz. To tak, trzecia wiadomość jest tutaj i ona tutaj też koreluje z tym, co jest tutaj, tak żeby było bardzo śmieszne, bo to nie przez przypadek pewnie to tak się poskładało, ale moi drodzy, w końcu wystartował podcast Wena do życia. On już miał chwilę tutaj, z tego miejsca wręcz podziękuję pewnej organizacji, mianowicie Duszpasterstwu Talent, które tak na dobrą sprawę pozwoliło rozpocząć w taki sposób tą komunikację w tym podcaście. Maciej akurat współpracuje, towarzystwa współpracują z właśnie tak, z organizacją, z duszpasterstwem, nie organizacją. I powiem w ten sposób, że te pierwsze dwa odcinki, gdzie w pierwszym akurat z kolei jest mowa o czasie, o pracy. W drugim z kolei Modest Amaro opowiada o pewnej jakby naszym powołaniu. Ja jestem w szoku, ile ciepłych słów od was otrzymałem, bo ten podcast jeszcze jest nigdzie nie reklamowany. Nikt, oprócz jakby jakiejś tam małej zajawki na LinkedInie, ale ile ciepłych słów usłyszałem o tej treści, która nie jest moją treścią, żeby było jakby jasne na początek, to jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Wszystkich zapraszam do wpisania Wena do życia do jakiejkolwiek aplikacji do słuchania, czyli Spotify'a, Apple Podcast, Google Podcast, cokolwiek. Znajdziecie, wysłuchacie tam już dwa odcinki. I teraz ciekawostka, słuchajcie, bo wczoraj był nagrywany trzeci odcinek, który już był, jakby do którego były podchody po raz trzeci, żeby było śmiesznie. I Maciek, ty znasz moje podejście do sprzętu, do takiej właśnie bajki wideo. Co byś powiedział, że znam się trochę, czy się trochę nie znam? Znasz się bardzo, a na dodatek jesteś perfekcjonistą, więc zanim zaczęliśmy, trzy razy nas rozłączało po to, żeby łączyło tak, lepiej. Po to, żeby się wypudrować. To słuchajcie, moi drodzy, po prostu jak posłuchacie tego podcastu, trzeciego odcinka, który już z kolei jest osobami, które, można powiedzieć, poznałem je z Venanty, to usłyszycie tam dziwne dźwięki, które nigdy wcześniej właściciele, że tak to nazwę, posesji, na której byliśmy, nie słyszeli. Ile było problemów z tym związanych, bo to nie działa, tamto nie działa, po czym dzwonię do Maćka, działa wszystko nagle. No, jak ktoś powie, że nie ma przypadków, to nie ma, bo to jest jakaś tam siła wyższa, ale pytanie, czy zawsze to jest ta siła z plusa, czy z minusa, bo tam było takich dziwnych zbiegów okoliczności, że stwierdzam, że albo komuś bardzo zależy na tym, żeby ten podcast był trudniej wydawany, tak bym to ładnie ujął, albo nie wiem, bo naprawdę pierwsza stwierdziłem, no kurczę, nie wiem, o co chodzi, a nagle zaczęło wszystko działać, po czym przestało. I mam nadzieję, że już nie będzie takich problemów, bo już jest, powiedzmy, że materiał kończy się sklejać. Dzisiaj serdecznie do niego was już zapraszam. Mam nadzieję, że pojawi się
albo jutro, albo może jeszcze dzisiaj. Śledźcie tą nazwę, nawet po hashtagu pewnie będzie już łatwiej ją gdzieś znaleźć. I z całego serca Was zapraszam do słuchania, ponieważ tam naprawdę będą treści dla każdego. Jedną z takich treści, tak właśnie trochę nakłaniając do pierwszego odcinka, to czy mamy czas. Dzisiaj ten czas świąt Bożego Narodzenia jest czasem takiego trochę zatrzymania się i o tym tam troszeczkę też jest, bo tak jak ja pewną metamorfozę w życiu rozpocząłem, tak jak i właśnie moi goście o tych metamorfozach będą mówić, o spektakularnych rzeczach, które zadziały się za sprawą właśnie wspomnianego Venantego Katarzyńca. I wierzę głęboko, że nie tylko nam już życie się troszeczkę pozmieniało, ale może też i, uwaga, wam troszkę życie się pozmieniać. A nie wiem, czy widzicie tego tutaj oto pana, który tutaj właśnie tutaj jest. Ja tego pana widzę. Ten pan też będzie miał udział w jednym z odcinków, ponieważ tam też się zadziała bardzo ciekawa historia, w której notabene ja maczałem palce. Zakładam, że on o tym opowie, co będzie dodatkowym argumentem do tego, żeby zacząć słuchać, zacząć praktykować pewną rzecz, ale o tym już pewnie niebawem, jak będziecie na bieżąco słuchać podcastu. Zapraszam Was serdecznie i trzymajcie kciuki, zmówcie zdrowaśkę za to dzieło i do zobaczenia. Czyli rozumiem, że w jakiejś tam aplikacji do podcastów wpisujemy Venant. Maciek, zróbmy test. Odpal jakiegoś Spotify'a, wpisz tą Pani, historię. Ja nie mam żadnych Spotify'ów. A to gdzie Ty słuchasz takich rzeczy? Oprócz tego, że słuchasz na tylko YouTube. Na YouTubie. A to YouTube będzie za chwilkę, tak. Dobra, ale mam nadzieję, że wy znajdziecie, bo jak Janek umieścił, to na pewno jest do znalezienia. Brawo Janku, brawo, bardzo się cieszę. A propos tego poniekąd, trzecia dobra wiadomość ode mnie. Właśnie w tym tygodniu minionym dostałem jeszcze maila z księgowości. No i słuchaj, bardzo, bardzo to miłe wiadomości do mnie spłynęły, które gdy przeanalizowałem, no to się okazało, że bardzo fajnie one wyglądają. No bo tak, wynik już prawie jest osiągnięty taki, jak w miarę ambitnie planowałem na ten rok, więc pewnie go w grudniu jeszcze przebijemy. Natomiast listopad to miesiąc do miesiąca, słuchaj, wzrost sprzedaży o 40%, rok do roku o 13%. Natomiast miesiąc do miesiąca, czyli listopad w porównaniu z październikiem, to jest wzrost wyniku, czyli zysku, o 300%, a rok do roku o prawie 300%, bo 280%. No i to z kolei jeszcze można zobrazować, no listopad tu bardzo dobrze wypadł, o wiele lepiej niż pozostałe miesiące, także o wiele lepiej niż... Wrzucaj tu screena, bo tak wiesz, opowiadasz, ja tego nie widzę nawet, ja pamiętam post. Dobrze, już pokazuję, słuchaj. Cyk, 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 proszę bardzo. Więc mamy bardzo wysoką rentowność, to znaczy 48%, to jest kosmiczny wskaźnik. Oczywiście to on jest troszeczkę zaburzony, nie każdy miesiąc taki będzie, natomiast on jest... No, z tego co pamiętam, ponad dwukrotnie lepszy niż w październiku. To też jest oczywiście zasługa Venantego, więc w kontekście Venant do życia myślę, że warto to przyłożyć. Natomiast no, to jest bardzo, bardzo fajna wiadomość. Aż tak bardzo maczałem w tym palce? No, dokładnie. Będzie kolejne lokowanie piątego punktu. No, cieszę się bardzo. Powiem tylko, bo tutaj zawsze
Zawsze oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że dane względne mogą być zawsze jakimś polem do manipulacji, natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę, że o i tego szukam, już mam, że w październiku opublikowałem nasze dane w ujęciu bezwzględnym, więc mamy, słuchajcie, dane bezwzględne opublikowane miesiąc temu, więc na ich podstawie możecie sobie różne rzeczy policzyć na podstawie danych względnych z tego miesiąca, więc zostawiam to tym, którzy potrafią obsłużyć kalkulator. A jeśli oczywiście mielibyście chęć zadać mi pytanie, które bardzo lubię, czyli Maciek, czy można zostać akcjonariuszem towarzystw, to oczywiście możecie mi je zadać i ja z przyjemnością na nie odpowiem, tak jak kiedyś odpowiedziałem na nie Jankowi. Tak jest. I to jest, moi mili, bardzo dobra wiadomość. Czwarta wiadomość od ciebie, Janku. Proszę bardzo. Czwarta wiadomość ode mnie to też koreluje, można powiedzieć, żartobliwie z pierwszą zmianą, nazwą cyklu, czyli codzienna poranna porcja wiadomości. Mhm. Natomiast z tym też się kojarzy takie stwierdzenie jak zwlekanie. Maćku, z czym ci się kojarzy zwlekanie? No mi się kojarzy ze zwlekaniem zwłok z wyrka. Oby to były tylko takie zwlekania, ponieważ znowuż, jak widzicie, tutaj się zmienił pewien hashtag, który jest jakby taką moją wizytówką zawodową, ponieważ od blisko 20 lat chronię to, co jest ważne, czyli chronię ciebie, twoich bliskich, twoją przyszłość, aby nie było jakichś dziwnych niespodzianek. Maciej o tym nagrywał już nie jeden film, więc myślę, że też słowo komentarza z jego ust będzie potwierdzeniem, w jaki sposób to się odbywa. I to z kolei sprawia, że ostatni tydzień był dla mnie trochę trudnym tygodniem, ponieważ z całego serducha podchodzę do mojej pracy. Kto nie wie, to niech się przekona i zapraszam na spotkanie. Natomiast dlaczego mówię, było trudnym? Z uwagi na to, że dostałem dwa telefony, które po prostu przez pryzmat właśnie zwlekania, ale niekoniecznie z łóżka, tylko z podejmowaniem decyzji, sprawiły, że aż dwie osoby tylko w tamtym tygodniu no mają trochę problem z natury zdrowotnej, życiowej, jakiejkolwiek. Słuchajcie, klient przychodzi świadomie, dobrowolnie, wybierając tą oto osobę do rozmowy po to, żeby zabezpieczyć swoje życie, zdrowie, swoją przyszłość. I okazuje się, że podczas jednego, drugiego spotkania dochodzimy do konsensusu, wybieramy rozwiązanie i następuje enigmatyczne słowo tak, podajemy sobie rękę, klient wychodzi z informacją, że ma dokonać płatności i on oczywiście chce tej płatności dokonać, ale z dziwnych zbiegów okoliczności tej płatności nie dokonuje przez jeden tydzień, drugi, piąty, no może nie piąty, bo to się skończyło tak naprawdę na trzecim tygodniu mniej więcej. Oczywiście informowany o tym, że trzeba, że tak powiem, zamknąć temat, bo ochrony jeszcze nie ma. Po czym, uwaga, otrzymuje informację, że ktoś wylądował w szpitalu z bardzo, bardzo trudną przypadłością. Mhm. Nie wiem, czy to ma związek z pewnym celebrytą, który ostatnio jest słynny na ustach wszystkich, wiemy jakim celebrytą, związanym właśnie z branżą medyczną. Mhm. Ale może to tak być, co sprawiło, że moja rola się trochę kończy i serce mnie bardzo boli, że absolutnie wszystko zostało zrobione, wyedukowany klient wiedział świadomie dlaczego, po co, na co i jakieś rzeczy, że tak powiem, natury ludzkiej sprawiały, że ktoś nie usiadł, nie wcisnął enter w przelewie, a dzisiaj już tego enteru wcisnąć w taki sposób nie może, bo to nie zadziała. Czyli rozumiem, że mówiąc bardzo wprost i brutalnie, jakąś panią przeprowadziłeś przez ten proces, przez który mnie przeprowadziłeś, czyli zadałeś sporo pytań i użyłeś kalkulatorka i wspólnie odpowiedzieliście na pytanie,
jakiego typu polisę powinna posiadać, o jakich parametrach, i rozumiem, że otrzymała numer rachunku po to, by przeszelać nam pierwszy z serii przelewów, po to, żeby aktywować to wszystko, i to nie zaszło. Tak, bo zawsze było, dobra, zrobię to jutro, jutro coś wypadało, zrobię to pojutrze, ale najlepsze było przede wszystkim to, że jakby decyzja była na tak, tylko jakby jutro, tak? No jutro nie nastąpi na tą chwilę. I przyszła, rozumiem, jakieś wyzwanie zdrowotne, które sprawia, że od tej pory, nawet jakby teraz ten przelew wpadł, no to generalnie nic nie zadziała. Bo zmieniły się trochę zasady gry w tym momencie, z uwagi na to, że zmienił się stan zdrowia przed zawarciem polisy. I tutaj mój ogromny apel, z uwagi na to, że to była jedna z dwóch informacji. Pierwszą z nich była sytuacja, że klient w międzyczasie, co prawda, tutaj jakby tak wchodzimy trochę bardziej w szczegóły możliwości zawierania ubezpieczenia, bo jak wiecie, nie wszystkie rozwiązania działają od razu. Tu taka ciekawostka, w tych, które ja proponuję, praktycznie wszystkie działają od razu, bo tam niewiele, że tak powiem, z zakresu umowy pod tytułem poważne zachorowania, która w standardzie ma 3-miesięczną karencję. Tutaj tak naprawdę jedynie kilka chorób w tym zakresie tą karencję ma. Uwaga, klient też rozważał, czy to dzisiaj coś wypadło, gdzieś musiał pojechać. I dlaczego to mówię? Ponieważ w jego przypadku było trochę inaczej. On oczywiście też podjął decyzję, że chce, ale znowuż nie było czasu, żeby się spotkać, bo gdzieś tam fruwał, nie miał czasu. I uwaga, nasze rozmowy zaczęły się ponad 3 miesiące temu. Klient po kilku tygodniach wreszcie podjął decyzję, że tak, chciałbym u ciebie być klientem, zabezpieczyć się w taki sposób, i tą decyzję podjął. Natomiast właśnie w tamtym tygodniu dostałem telefon: ja, panie Janku, czy będzie jakaś wypłata? Bo wie pan, byłem na badaniach, lekarz mnie przeraził, bo powiedział, no, że to już jest nowotwór. Ja mówię, i trochę się załamałem, mówiąc szczerze, przez telefon, bo mówię, panie Iksiński, no, chyba muszę pana opitolić, powiem brzydko, w tej trudnej sytuacji, ponieważ przez to, że pan zwlekał z podjęciem decyzji, zgubiliśmy 2 tygodnie czasu, które dzisiaj by uzupełniły tą 3-miesięczną karencję właśnie na to ryzyko poważnego zachorowania. I nie będzie z tego tytułu wypłaty. Ale gdyby pan tą decyzję podjął od razu, to by była druga wypłata. Bo ma pan jeszcze jedną polisę, przypomnę. I klient tak, no, trochę w kropce mówi, no, ma pan rację, dałem ciała, prawda? Więc ja mam tutaj ogromny apel do ciebie, słuchaczu. Niekoniecznie jakby mówiąc o sobie, jeśli chciałbyś na ten temat ze mną porozmawiać, bo myślę, że z wielu zadowolonych klientów, którzy o tym gdzieś tam opowiadali, ale jeśli masz do dyspozycji jakiekolwiek rozwiązanie, gdziekolwiek, u kogokolwiek, żebyś tylko po prostu posiadał zabezpieczenie, to wiedz jedno, dzisiaj się bardzo zmieniły czasy. Jak wiesz, pewien wirus, celebryta trochę grasuje i z tego tytułu są dość spore obostrzenia przy nawet zawieraniu tego typu rozwiązań, więc jak tylko masz możliwość, apeluję tu do kilku słuchaczy, którzy może mnie słuchają i jeszcze zwlekają z podjęciem decyzji, nie róbcie tego, bo nie wiecie, co będzie jutro. I te dwa przykłady podałem nie przez przypadek, ponieważ to są przykłady, które też trochę mnie zabolały, bo znam tych ludzi dość dobrze. I oni już jakby, no, nie dostali wypłaty, nie dostaną może już w ogóle wypłaty, więc nie idź w te ślady, jeśli chcesz. Ja też już przyjmuję taką już bardzo na sztywno pewnie zasadę, ja nie będę już czekał na odpowiedzi, wiecie, miesiąc czasu, bo ktoś mówi, musi się zastanowić, bo ja nie chcę mieć tego na swoich barkach. Szanowny kliencie, to są twoje odpowiedzialności i zrób wszystko, żeby chronić to, co jest ważne, czyli siebie, swoich bliskich, a nie myśl, w jaki sposób to robić, bo lepsza jest decyzja jakakolwiek, czyli podejmij decyzję i potem ją możesz zmieniać, ale gdyby coś się stało, masz ochronę, twoi bliscy mają ochronę, więc tutaj taki ogromny apel, no, nagadałem się. No, to ja, to widzisz, ty chciałeś komuś uratować pierwsze chwile po złej wiadomości od lekarza, niestety się nie udało, ale ja, słuchaj, miałem okazję doświadczyć uratowania mi tyłka przez, słuchaj, wspomnianego już Grzegorza Wielgoszewskiego, bo wyobraź sobie, że wczoraj
dostałem wiadomość z paczką miotu, że przyszła paczka z prezentami książkowymi dla moich juniorów. Idę ją odebrać, a tutaj na aplikacji InPost mi mówi, że no to jest w paczkomacie, no tylko że ja zamówiłem je do paczkomatu 300 kilometrów stąd. No, na południu Polski, gdzie planowałem być o tej porze, a jednak nie jestem, bo plany się zmieniły. No i wiesz, szybka analiza, kurczę, jest 23, 24 tego potrzebuję, tak, a albo po prostu się kopnę w nocy 600 kilometrów w obie mańki i wezmę to z paczkomatu, no albo jakoś sprytnie to zrobię. No i tak naprawdę jeden z dwóch pierwszych pomysłów wypalił od razu, czyli późnym wieczorem mój tajny agent w osobie Grzegorza Wielgoszewskiego skoczył po paczkę do paczkomatu. Dziś, czyli w Wigilię, zostanie ona nadana przesyłką konduktorską i w okolicach południa w Warszawie zostanie odebrana. Więc wielkie dzięki dla Grzegorza za uratowanie świąt, dla PKP Intercity za podwody. No i tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Mam takie dziwne, jak to się takie mówi, pamięć przyszła i poszła. Masz ten déjà vu. Rendezvous z Maciejem, czyli déjà vu. Czy myśmy czegoś podobnego nie przerabiali? Bo ja coś kojarzę, że nie wiem, czy to było z tobą, ale mam taką wydaje myśl, mi się, że nie ze mną, wiesz? Bo, no to może nie z tobą, ale wiem, że była kiedyś taka historia, że coś mi ktoś wysyłał, czy to może z centrali, gdzieś tam, nie pamiętam. Mhm. Że właśnie, a, już wiem, to nie było z tobą. Tak, to nie było z tobą, to pozdrawiam tego, co było to z nim. Mhm. Nieważne, kimkolwiek on jest. No dobrze. Przechodzimy do wiadomości number. Tak, zamykamy czwartą serię dobrych wiadomości i przechodzimy do piątej. Proszę bardzo. Zatem, moi drodzy, tutaj powinienem zrobić jeden mały numer. Jeżeli pozwolicie, to ja tutaj tylko zrobię taki jeden czarodziejski pstryczek i dopiszę coś. Mm-hmm. Tylko dlatego, żebyśmy mówili o tym, co będziemy na nowo mówić. I proszę bardzo, znów mówimy o tym, co jest tutaj napisane, ponieważ kolejna, ostatnia dzisiaj zresztą dobra wiadomość koreluje z tym, o czym rozmawialiśmy, czyli też z tym mikrofonem. I właśnie, padł wczoraj pomysł w rozmowie z, nazwę to, centralą tego trochę projektu, centralą taką mentalną, ponieważ przy grobie właśnie Venantego jest, nazwę to, kustosz tego całego, jak to nazwać, kultu, no tak trzeba to nazwać, kultu ojca Venantego. I padł pomysł na pewną historię, którą mam nadzieję Maciej jako pewien człowiek, który ma wpływ na pewne rzeczy i to nawet większy wpływ. Maciej, pokaż się, czy to prawda, że masz wpływ na pewne rzeczy? Pewien znany ktoś, kto miał domisa. Tak, Maciej ma wpływ na pewne wiele dziwnych historii, ale na to na pewno może mieć wpływ. Może sprawić, że uwaga, ta historia tutaj z pewną jedną historią tak skoreluje, że wielu ludzi w miłej atmosferze będzie poznawać życie, myśli sługi Bożego Ojca Venantego Katarzyńca w całej Polsce. I to nie będzie kanał Maciej Agnyszki, bo tam już on jest. I to nie będzie mój kanał i to nie będzie podcast Jana Palaszka, to będzie pewne, więc zupełnie inny pomysł. No. Moi drodzy, ja was ogromnie proszę, ogromnie z tego miejsca i pewnego pana, który mam nadzieję, że będzie oglądał ten odcinek, żeby zmówić zdrowaśkę za to coś, bo to jest coś, co sprawi, że, tak żartobliwie mówię, Wenio się bardzo ucieszy. Dlaczego? Ponieważ, jak już wiecie, podcast powstał, żeby pokazać go trochę od kuchni, czy od tego, co on zrobił dla ciebie. Dla ciebie mam na myśli tej osoby, którym pomógł. Może to będziesz ty za niedługo, jak tylko i wyłącznie wyciągniesz do niego rękę. Bo okazuje się, że kto zaprosi do biznesu Venantego Katarzyńca, ten, uwaga, powinien spodziewać się spektakularnych historii. Maciej to już wie, ja już to wiem, moi znajomi to już wiedzą i osoby, które są opisane w wielu książkach, o których będziecie słyszeć w tym właśnie podcaście, poznali, zawierzyli i zadziała się historia nie z tej ziemi.
Uwaga, w drugim odcinku podcastu Modę Zamaro opowiada, w jaki sposób też na przykład sprzedać nieruchomość. Zapraszam do tego podcastu. W odcinku trzecim, który wczoraj był nagrany, moi goście, którzy mnie poznali z Venantym, mówią, jak sprzedać nieruchomość, jak sprzedać dom, jeszcze kilka innych rzeczy, które poprawił, że tak powiem, jeszcze nie błogosławiony, ale sługa Boży Venanty. Dlatego tym bardziej proszę o to, żebyście gdzieś tam uwzględnili tą historię w swoich prośbach do Najwyższego, który jutro się nam narodzi, aby pozwolił to dzieło uczynić skutecznym, bo myślę, że będzie bardzo transparentne i głośne, jeśli się uda. Maćku, wiesz, jakie to już jest brzemię na twoich barkach? Cała Polska usłyszała, co masz na plecach, tak w cudzysłowie. A ty musisz się odzwignąć. Na szczęście Maciej jakby u mnie, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie takie zdjęcie, ale zobaczcie na jego profil, na mój profil na LinkedInie, chyba tam jeszcze to zdjęcie jest, jak właśnie tutaj po mojej prawicy, gdzie jest taki sprzęt do takiej maltretowania klientów i gości specjalnych w moim domu, leżał na ławeczce i wyciskał, słuchajcie, 100 kg na swojej wielkiej klacie. Miałem tam usiąść jeszcze, bo mówię, Maciek daje radę, więc tym bardziej wierzę, że Maciej udźwignie nie na klacie, ale na swoich barkach więcej niż te 100 kg takiej odpowiedzialności. Więc Maciej, cała Polska teraz liczy na ciebie. Cała Polska. Cała Polska czyta dzieciom. To jest bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że ten pomysł stanie się ciałem i oczywiście lobbying w tym zakresie już niebawem uruchomię. Natomiast ostatnia dobra wiadomość ode mnie jest taka, że no właśnie, a propos lobbingu. Z Tomkiem Cioskiem planowaliśmy zrobić 28 grudnia szkolenie pod tytułem Zaprojektuj swój najlepszy rok ever. No i coś tam puściliśmy, ale potem skoczyliśmy do Borowej i rozeszło się po kościach, parę osób się tam zgłosiło, ale Tomek mówi, a kurczę, nie zgłosiło się 500 osób, to może nie róbmy tego szkolenia 28 grudnia, lepiej spędzić na wyrku czytając fajną książkę, albo może na spacerze, albo może na ściance wspinaczkowej. No ale nagle okazało się, że Vox Populi mówi, ej, chłopaki, a co z tym szkoleniem, bo chcę się zarejestrować i nie mogę. No i się okazało, że mamy chętnych, którzy planowali się zapisać na ostatnią chwilę, bo do 24, czyli do dziś, do północy, słuchajcie, jest tańsze. No a tu wyłączona jest możliwość, więc pogadałem z Tomkiem i Tomek mówi tak, słuchaj, to może zróbmy tak, jak się zgłosi 50 osób, to robimy. A jak nie, to oddajemy kapuchę tym, którzy się zgłosili. No więc taki challenge. Ja dla was przekonałem Tomka. Faktycznie od wczoraj tam się zrobił ruch w zapisach, więc jeśli macie chęć, to już tam inni uczestnicy czekają. A jak nie, to nie robimy i tyle. Tak zadałem sobie sprawę, Janek, przypomniałem sobie taką anegdotkę, że uszczęśliwianie innych na siłę to innymi słowy gwałt, więc nie ma sensu tego robić. Tak, tutaj pozdrawiamy też z tej kolei kolejnego mojego jednego z ulubionych klientów, czyli Tomasza C, zwanym Cioskiem. Ale mam nadzieję, że fotel ulubionego klienta jest po prostu zajęty tylko przeze mnie. Słuchaj, żadnego innego klienta nie nazywam ulubionym w cudzysłowie. No. To mi się podoba. W cudzysłowie. Tutaj wszyscy są ulubieni, ty jesteś wyjątkowy, tak bym to powiedział. O. Jesteś wyjątkowy. No to się bardzo cieszę. To słuchaj, to sprawdźmy, co tam ciekawego u naszych milusińskich na Facebooku. Mamy do obejrzenia sukcesy z 2 tygodni ostatnich.
17 grudnia, proszę bardzo, kto tu czym się chwalił? Grzegorz Olszewski jest wdzięczny za weekend cudów szlachetnej paczki, Mikołaja w pracy, wielu fajnych ludzi dookoła i za udział w uroczystej gali i skrzynkę z narzędziami. Z kolei Asia Węglarz, udało jej się fajne spotkanie z mamą, zakupy w roli pomocnika Mikołaja i wystartowały zapisy na naszą superkonferencję konferencjarelacja.com. To jest pierwszy news. Natomiast w sensie pierwsza, no wiecie, co mam na myśli. A drugie to jest, słuchajcie, z wczoraj. I tu mamy tylko jej jedne, a nie, mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, Maciek Kociołek. Jak to co? Byłem na kolejnym salonie TB w Katowicach, z czego bardzo się cieszę, ponieważ poza znanymi już z poprzednich salonów przyjaciółmi z towarzystw biznesowych poznałem na żywo nowych ludzi, szczególnie Magdę Panak, Piotra Prusia, Bartłomieja Długosza, Damiana Sawickiego, Łukasza Ziętka, Grzegorza Wielgoszewskiego, Jacka Szwajla i wielu innych. Następnego dnia rano dopięliśmy z Piotrem Szlązakiem ustalenia w sprawie naszego wspólnego wynalazku, nad którym pracujemy od warszawskiego salonu, czyli od września. Wczoraj obsadziłem choinkę, którą rodzinnie ubraliśmy z wielkim zaangażowaniem dzieci. Dzisiaj jeszcze tylko do spowiedzi i to już ostatnia prosta do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. I w tym miejscu pozdrawiam wszystkich i życzę owocnego świętowania. Niech przychodzący do nas Pan Jezus w postaci Dzieciątka i Eucharystii zmienia nasze serca i prowadzi do świętości z Panem Bogiem. I na koniec fanpage Tata i Rodzinna Kasa. Napisał, wyszły mi dzieci na roraty, cała czwórka. To są dobre newsy od Was, coś ich było mało przez ostatnie dwa tygodnie, więc postarajcie się między świętami a Sylwestrem. To dlatego, że od 4 miesięcy nie mam Facebooka. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Maciej, jestem ciekaw, jakby Twój challenge wyglądał. Zobaczę przez święta. Janku, czego życzymy naszym widzom? Ja Wam powiem moje ulubione, w ogóle nawet nie tylko na te święta, ale jakby na ever, na wszystkie inne. Ja Wam życzę, moi drodzy, spokoju ducha. Bo tak sobie głośno myślę, że jeżeli ten spokój ducha zagości, to znaczy, że Duch Święty w nas zagościł i wszystko inne się poukładało. Nieważne w jaki sposób, ale ten nasz spokój gdzieś tam w zaufaniu różnych trudności i oddawaniu tych wszystkich trudnych spraw nowonarodzonemu, tak dzisiaj powiem, myślę, że może sprawić właśnie, że będziemy mieć ten spokój ducha, o który dzisiaj trochę ciężko, z uwagi na różne maćkowe, jak to było, też szum dziwny tego świata, bo jak wiecie, jesteśmy tu na chwilę, więc myślę, że nie warto się tym strasznie przejmować, bo jak to powiedziałem, ktoś powiedział w pierwszym odcinku podcastu Wena do życia, trumna nie ma kieszeni. I myślcie o tym. Dobra. Myślcie o tym dzisiaj i naprawdę z całego serca Wam życzę spokoju ducha. Ty, Maćku, czego życzysz? Ja życzę Jankowi Paraszkowi, żeby za 100 lat został ogłoszony patronem agentów ubezpieczeniowych. Za mało. Co za mało? Twoja, o tak powiem, mam tu dwóch współpracowników, słuchajcie. No. Dwóch. Oni tutaj leżą codziennie i po prostu robią wszystko, żeby mi pomagać w pracy. Pierwszego poznałem przez ciebie, Maćku, więc tak na dobrą sprawę, na poważnie, bo to był w ogóle młotek w głowę, pach i zostało tak do dzisiaj. Drugiego w międzyczasie tak poniekąd trochę przez ciebie, bo to nie ma przypadków, że Maksymilian mnie z nim poznał. Więc dlatego stwierdzam, nawiązując do punktu piątego, który czujesz, jak ci już brzemię tutaj na barkach, jakbyś miał problem, zapraszam, poćwiczymy, to wiesz, co mówił Maksymilian? Co nie? Też ma w swoim bardzo, myślę, że fajnym, nazwę to takim, bym powiedział, ćwiczeniu duchowym, jakim jest znowuż z kolei do niego nowenna, też 9-dniowa. Zapraszam, bo tam jest bardzo wielka piguła wiedzy do życia. On tam mówi o tym, żeby robić rzeczy, jakie? Wielkie. Spektakularne, wielkie, żeby się nie ograniczać. Dlatego też punkt piąty jest dzisiaj na Twoich barkach, bo masz mi w tym pomóc. Masz. Pomogę. Mówię to,
mówię to ustami trochę Wenia, tak naprawdę jemu pomóż. Natomiast i to jest właśnie z cyklu myślenia o rzeczach wielkich, więc bycie tylko i wyłącznie, albo można powiedzieć znowu z kolei aż patronem agentów, byłoby to co prawda fajne, bo ta branża ma taki, bym powiedział, dziwną otoczkę myślenia w różnych kategoriach, więc jakby mi się udało ją wyprostować, to byłoby coś, no masz rację, to byłoby no. coś. No. I z tym was, moi mili, zostawiamy. Po drodze tu nad moją głową latały różne rekomendacje filmowe, ale na koniec zdecydowanie polecam wam bardzo dobra rzecz na święta. Film o świętym Maksymilianie pod tytułem Opowieść o świętym Maksymilianie, jakiego nie znacie. Film, który nagraliśmy lat temu parę. Jeszcze zanim święty Maksymilian był na ustach wielu. I też jeszcze zanim wielu kojarzył się z przedsiębiorczością, więc to jest bardzo dobra rzecz, żebyście sobie obejrzeli. Spotykamy się na cotygodniowej, słuchajcie, nie wiem, już chyba w nowym roku, bo tu patrzę, że niedziela jest drugiego, ale może spotkamy się w Sylwestra. Okaże się, zobaczymy. Maćku, a tak sobie pomyślałem do naszej ostatniej kiedyś tam, ostatniej, dzisiaj było ostatnie, no. Ale kiedyś tam ostatniej rozmowy na temat właśnie Maksymiliana. Mm-hmm. A może tak sobie pożyczyć, żeby ten projekt Startup na Maksa i tak dalej znowu przybrał rumieńców i o. Coś tam komuś pykło gdzieś tam w zwojach, że warto tego człowieka gdzieś tam znowuż wyciągnąć i pokazać szerszej. Zdecydowanie, zdecydowanie tego sobie życzmy. No bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co mamy na myśli, bo my już tak, wiesz, mamy transfer myśli. Wiesz, tutaj. Odesłaliśmy słuchaczy do filmu, więc jako obejrzą to wszystko, będą wiedzieli. Uwaga, ale oczywiście... uwaga, Maciej tutaj, nie powiem, że tutaj, tylko z drugiej strony tutaj, linkuję tutaj. Ten film. Pamiętaj, Agnieszko, chcę go podlinkować. Tak, będę pamiętał. Spoko. Słuchajcie, na ostatnie 30 sekund parę rekomendacji filmowych, w tym właśnie Opowieść o świętym Maksymilianie, jakiego nie znacie. Życzymy wam smacznych potraw, merytoryczne życzenia już złożyliśmy. Widzimy się, no i jak mówię, albo w Sylwestra, albo w niedzielę. A tymczasem wracamy z Jankiem do porannej krzątaniny i gorąco was ściskamy. Do zobaczenia. Cześć.